Halo, halo, witamy serdecznie wszystkich widzów Prawdy Żużla. Dzisiaj nie do końca w pełnym składzie, ale cały czas nadajemy, jak to mówią, a jest ze mną oczywiście niezatapialny, tak jak pisze Krzysztof Adamczyk na czacie. 4 minuty przerwy dla Rafała, bo jedzie trzeci mecz pod rząd. Także witam cię, panie Rafale, serdecznie. Czy jest jeszcze energia? Ziomeczku, energii to mam tyle, żebyśmy jeszcze ze 3 godziny streamowali. 3 live'y po 3 godziny. Tak więc jak najbardziej. Zapał, energia jest zawsze. Lubię, uwielbiam to robić. Siedzieć tutaj, gadać do was, drodzy widzowie. Tak więc choćbym tu na jedno oko przysypiał, a już czasami się zdarzało, będę do końca. Cześć. No, dokładnie. Witam wszystkich oczywiście czatersów, słuchaczy i widzów. I od razu niespodzianka, proszę bardzo, odpalamy od razu numer telefonu z uwagi na to, że tak naprawdę takich dookoła żużlowych tematów, no, nie było nic takiego, o czym, wiesz, tak, trzeba o tym porozmawiać. Jest parę takich pobocznych tematów, ale tak naprawdę wy, drodzy widzowie, zawsze coś potraficie wymyślić, rzucić jakiś temat, możecie też rzucić to na czacie albo po prostu zadzwonić. Dzisiaj linia naprawdę od początku wolna, możecie się podzielić, zadać nam pytanie, waszą opinią. My tak naprawdę no szukaliśmy, ale też na siłę nie chcemy gadać, nie wiem, o tym, jak na WP Sportowych Faktach relacja państwa Drabików jest i kto tam czym się różni. No, to też nie o to chodzi, tak? To nie chcemy też robić pudelka, prawda, panie Rafale? Dokładnie. No to co, na początek, zanim oczywiście zobaczymy, jakieś odbierzemy pierwszy telefon, nie zobaczymy. Oczywiście Piotrka serdecznie pozdrawiamy, bo jest z nami na czacie. Piotrek, tak jak mówię, nawet jak klikasz, to troszkę ciszej, bo wiesz, o co chodzi, prawda, panie Piotrze? Ta kierownica to żużlowa, a śmieją się. No tak, to no widać, to jest kierownica do naszej ciężarówki, Piotrek, także no tak to bywa. A propos właśnie, Rafał, jak te mecze dzisiejsze piątkowe, jakbyś miał w skrócie opisać w Lesznie? No, wszyscy wytypowaliście, prócz mnie, że jednak Częstochowa wygrała, ale czy jesteś usatysfakcjonowany? Oczywiście, że tak. Każde zwycięstwo na wyjeździe jest dobrym zwycięstwem, więc ja nie będę tego totalnie roztrząsał. Każdy z zawodników, myślę, że pojechał na w miarę takim poziomie, jakiego można było od niego oczekiwać. Bardzo ładnie zaprezentował się Miśkowiak. Trochę słabiej może Woryna, ale i tak tam było 9 punktów. Może Drabik? No może Drabik minimalnie słabiej, no ale dobrze, no nie mogą wszyscy zdobywać po 10 punktów, tak, bo będziesz klepał po 70 co mecz, więc no spokojnie. Także ktoś musiał pojechać trochę gorzej, żeby ktoś mógł pojechać lepiej, więc luz. Ważne, że zwycięstwo wyjazdowe, fakt, że pod nieobecność Chrisa Holdera, natomiast 2 punkty do tabeli, a te punkty będą potrzebne na koniec rundy zasadniczej, no bo jednak, okej, do playoffów wchodzi 6 drużyn, no ale pozycja, z której będziesz do tych playoffów wchodził, również jest w miarę istotna, więc poza tym Włókniarz wygrał dopiero drugie spotkanie w tym sezonie, a pragnę przypomnieć, że mamy 6. kolejkę, więc no, te zwycięstwa są potrzebne. No są, tutaj się zgadzam, a w drugim meczu dzisiaj niedzielnym niespodzianki nie było, najmocniejsza drużyna, która jeszcze nie przegrała, pojechała, wygrała, no ale no troszeczkę, powiem szczerze, mi się uśmiechała, jak widziałem, jak na przykład GKM potrafił przewozić liderów Sparty na 5-1, tak. Także kurczę, coś tam szarpali, no. Szarpali, starali się na pewne ambicje, odmówić im nie można, natomiast to nie wystarczyło. No, każdy z liderów tej drużyny, no mam tutaj na myśli szczególnie Nikiego Pedersena, miał słabsze wyścigi i z kolei bardzo dobrze pokazał się Max Frick, no bo te 15 punktów w 6 startach z 18 możliwych, to jest bardzo dobry występ. Pierwszy tak dobry występ Maxa Fricka. Grudziądzu. Tak, generalnie w Grudziądzu, więc to jak najbardziej cieszy. No ale reszta drużyny standardowo. No Czugunow się obraził chyba sam na siebie i na cały świat i stwierdził, że to w sumie mu się dalej nie chce. Oczywiście mówię to mocno pół żartu, pół serio, bo też nie jesteśmy jakby w centrum uwagi i nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Natomiast no co, Jakobsen w kratkę, tu dobrze, tu źle, później cała reszta tak samo. No. Okej, okay, no, powalczyli, poszarpali, zwycięstwa nikt się nie spodziewał, ale też jeśli kibice GKM-u Grudziądz mają być wkurzeni, to myślę, że to trochę za dużo. Nie, też mi się wydaje, bo tu jednak ja oczywiście w typach z przymrużeniem oka postawiłem na GKM 46-64, mówię, muszę gonić to, mówię, może będzie jakiś cud. Cudu nie było, no ale jak patrzę, co bieg, a tu albo Janowski, albo Biuli z Wolfindenem, albo, no gdzie te punkty, a i tak udawało się naprawdę jakoś w miarę, bo tam było w pewnym momencie 14 punktów, a odrobili chyba do 6 nawet. Do 6, tak. W pewnym momencie było 6 i jeszcze przed tym 13 wyścigiem były realne szanse. No, trener Ślączka używał wszystkiego, co był tylko w stanie, zrobił wszystkie możliwe rezerwy taktyczne. Czy dobrze, czy źle, ciężko to oceniać, bo na to jeszcze musimy sobie trochę poanalizować i prze
przejrzeć cały program i tak dalej, i tak dalej, więc zobaczymy, no ale wszystko, co się dało, zostało zrobione. Pludra dostał swoją szansę, dostał swoją szansę Frick, dostał no swoją właśnie. szansę Jakobsen, dostał swoją szansę Pedersen, tak więc no. A propos Pludry i tego wykluczenia w biegu juniorskim, oczywiście no wykluczenie uderzył, prawda, no nie ma co powiedzieć, ale był taki moment, że w połowie łuku bardzo mocno postawiło też Bartka Kowalskiego i kurczę, i powiem szczerze, żeby akurat mocniej skontrował Pludra wcześniej, to wysunąłby się przed koło, nie zahaczyłby, bo stanął w pewnym momencie wręcz Bartek Kowalski, więc błąd popełnił, ale oczywiście no on dyktuje warunki, prawda, więc... Tak, tutaj w ogóle nie ma co dyskutować, słuszne wykluczenie Kacpra Pludry, tutaj jeszcze rozgorzała na naszym czacie, jak komentowaliśmy to spotkanie, czy tam powinna być kartka, część widzów pisała, że może nawet i czerwona, aż tak daleko bym nie szedł, nawet bym się mocno zastanowił, czy w ogóle tam dać kartkę, bo fakt też był taki, że dobrze, poszerzył, ale też to był ale też tak jak właśnie mówię i stanął w pewnym momencie właśnie Bartek Kowalski, więc ten impet po prostu był większy przez to, bo jeżeli Bartek, wiesz, by jechał cały czas wyłamanym motocyklem, a nie tak mocno skontrował, to po prostu uderzyłby w niego, ale nie wyglądałoby to tak groźnie, aczkolwiek wyciągnął Kacper Pludra wnioski, bo w wywiadzie bardzo poważnie od razu kazał tutaj z tego miejsca, chciał przeprosić bardzo Bartka, bo wie, że źle zrobił, także wyciągnął wnioski po tym wywiadzie wtedy z Chrisem Holderem, pamiętamy, tak, że tak. Dużo ludzi to miało mu za złe, no ale zamykając ten temat, dwa mecze odhaczone i chyba jednak niedziela ciekawsza się zapowiada, tak, prawda? Zdecydowanie tak, mecz w Krośnie, przyjedzie tam Gorzów, może być naprawdę bardzo ciekawym widowiskiem, do Torunia jedzie Lublin, więc tam też możemy spodziewać się całkiem wyrównanego spotkania. Oby było dużo ścigania, bo tutaj mieliśmy trochę tego ścigania, ale, no właśnie. Ale jednak... No ja zawsze byłem... można powiedzieć, że kurczę, no niby fajnie, ale no w sumie to mogło być ale... trochę lepiej, nie? Tak, ja byłem w szoku a propos Grudziądza, bo niby tor bardzo podobny, ale jak ciężko było wyprzedzić, wiesz. Tam szeroka co... kompletnie nie chodziła, no, wiesz, bo jedna ścieżka wyślizgana, najpierw to był krawężnik i z każdym kolejnym wyścigiem odsuwali się do od środka, krawężnika. Tak, maksymalnie. Powyżej pewnej granicy wyjeżdżając to już... Nie nabierałeś już, takiej prędkości. No. To już zamykając temat tego meczu w Grudziądz, bo oczywiście na podsumowaniu sobie o tym porozmawiamy szerzej, ale chcę się cię zapytać o postawę Nickiego Pedersena. Czy twoim zdaniem już jest wszystko w porządku i to po prostu, że no, w niektórych biegach, czy tak jak w tym 15, czy w innym, no po prostu sytuacja tak się ułożyło, jechał z takimi zawodnikami, że ma prawo przegrywać. Czy widziałeś tam jeszcze jakieś problemy fizyczne u Nickiego? I tak i nie. Miał prawo przegrywać jak najbardziej, natomiast w pewnych momentach było widać, że okej, dwa okrążenia szedł na pełny gaz, a później już zaczęło się oglądanko. Troszeczkę się ciut się męczył. Tak, chyba. I widać było, że troszeczkę mu może tej kondycji brakowało. Jedyne co to chciałbym tutaj pokiwać paluszkiem, bo bardzo nieładnie się zachował Nicki Pedersen w 15 wyścigu, zjeżdżając 20 metrów przed metą. Zabrał właśnie nasz Piotrek Wojciechowski, pisze, że zabrał mu bonusa w Elite Manager. No ale no właśnie, odbieramy telefon. Proszę, jest telefon. Jest. Halo, halo? Halo, halo, kogo witam, kogo gościmy? Dobry wieczór, Adam Rzeszowa. Cześć, Adam, Adam jako pierwszy. I od razu zjeba na początek z grubej rury. Dlaczego nie dzwoniłeś tydzień temu, jak była prawda żużla ekstra? W ogóle gdzie ty byłeś, jak cię nie było? Muszę powiedzieć tak, no że miałem, że tak powiem, inne ważne zajęcia. Znaczy miałem coś, przepraszam za wyrażenie, ale ważniejszego, no żona i tak dalej. Także, nie, no, no Adam, to z przymrużeniem oka powiedziałem, no, no wiadomo. Tak, no. No, musiałem wybrać, że tak się wyrażę, większe dobro. Rozumiem. Większe, to już nie mniejsze zło, to już większe dobro, tak? Nie chcę zagłębiać się w szczegóły, ale no myślę, że nie pan go rozumiecie. Nie, no oczywiście. Ale następny raz nie wybaczymy, żebyś tak. Miał tego świadomość. Znaczy nie, to następny razem to żona dzwoni i po prostu nie usprawiedliwi, także no... O, dobra. Będziemy się robić okej, okay, nie. Dobra. Ale tak już na poważnie, no prawie, a propos dzisiejszych meczów, no... Myślę, że Wrocław to jest hydra. To jest panowie hydra. No, powiedzmy dzisiaj Maciej Janowski no, nie zrobił szału, ale znowu pewnie policję pojechał na swoim poziomie przyzwoitym. No i do no, tego Wuppinder nagle, nie? Kurde. Dobra, bardzo początek mocno. Druga połówka tak, średnia. Tak, Biuli tak. Też mocno przeciętnie i mocno w kontakcie. Tak, dokładnie tak. Ale to jest ten, to jest hydra. Natomiast Grudziądz, moim zdaniem, to jeszcze chłopaki mają duże szanse, bo teraz mają taki terminarz, że mają Wrocław dwa razy, mają Lublin dwa razy, więc to nie są mecze, że tak powiem, miarodajne do końca, bo mają u siebie rewanż z Krosnem. Dla Krosna będzie istotniejszy mecz niedzielny. Jeżeli Krosno wygra, będzie miało 6 punktów, to zrobią bardzo duży krok w kierunku utrzymania.
Natomiast też nie trzeba, nie można zapominać o tym, że to, powiedzmy sobie, no, jest bonus. Przy równej liczbie punktów, no, decyduje ten właśnie punkt bonusowy, czy ten bilans spotkań bezpośredni. Jeżeli Krosno nie zrobi 40, minimum 41 punktów, no to może być, że tak się wyrażę, nieciekawie. Natomiast odnosząc się do meczu drugiego dzisiejszego, a propos Leszna, no panowie, no poza Juszem Kłodziejem to jest drużyna chimeryczna. Bo jest, są mecze, że pojedzie Bartek Smektała, że pojedzie, powiedzmy sobie, Grzesiek Zęgota, że pojedzie, powiedzmy, Jason Lindsay. To nie są stabilni zawodnicy. Znaczy Grzesiek Zęgota to jest taki, może w tym sezonie taki pierwszy mecz, gdzie robię taki, no, słaby występ. Przeciętny wynik. Nie, no, 4 punkty to jest słabo, prawda? Do tego, co prezentował, nie? Tak, natomiast, ale on tak jest poza Jaruszem Kłodzi, bo Jarusz Kłodzi, ja to jest inny temat, to jest inna bajka całkowicie. Natomiast tych zawodników, tych trzech takich kluczowych, powiedzmy, czyli właśnie typu Bartek Smektała, typu Grzesiek Zęgota, typu Jameson Lindsay, oni nie mogą robić zer, jedynek, trójek i tak dalej. Musi być jakaś gdzieś tam stabilizacja tej formy, no bo sam Janusz, no, nie uciągnie tej drużyny. Tak, tylko też Adam też zwrócił uwagę na to, no bo czy my się spodziewaliśmy przed sezonem, że oni będą robić tak duże ilości punktów, o których teraz mówisz? Nie sądzę. I też nie chcę jakby mocno stanąć w kontrze do tego, co mówisz, bo jak najbardziej, chcąc wygrywać mecze, nie można sobie na takie rzeczy pozwolić, ale no wiesz, no nie jesteś w stanie zawsze pojechać na swoim maksymalnym poziomie, to po pierwsze, utrzymać swój średni poziom. Myślę, że każdy z tych zawodników to robi. Ile razy chwaliliśmy Grześka Zęgota, ile razy chwaliliśmy Smektałę w tym sezonie i Lidza ja również. I myślę, że w tym spotkaniu dalej nie powiedziałbym, że pojechali jakoś wybitnie słabo. Okej, okay, może stać ich na trochę więcej, natomiast no wiesz, no czego się spodziewasz po takiej drużynie, nie? No, jadą tak naprawdę Kołodziejem bez Holdera i musi jechać 16-letni Nazar Parnicki, no więc jedyni zawodnicy, do których mógłbym mieć tak naprawdę pretensje, mówiąc szczerze, to moim zdaniem są trochę juniorzy, bo jednak spodziewaliśmy się po tych chłopakach trochę więcej. Ja wiem, że to będzie różnica po 3 punkty więcej na ich koncie, niby niedużo, ale zawsze, nie? Właśnie o tym chciałem właśnie powiedzieć, Rafał, że moim zdaniem juniorzy leszczyńscy, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że się cofnęli w swoim rozwoju, ale przynajmniej się zatrzymali. Bo jak, powiedzmy sobie, jak był zawodnik, jak Daniel Ratajczak, gdzie robił, no nie mierzę komplety, ale robił, no, znacznie większe ilości punktów. Na przykład w Grudzie Wązu, gdzie potrafił wygrać kilka wyścigów, natomiast u siebie nie są w stanie go przełożyć na dany dzień, powiedzmy. No, nie rozumiem tego. Jeszcze jedna taka sytuacja, która się rzuca w oczy, że Unia Leszno nie ma atutu własnego toru. To jest przynajmniej sytuacja powtarzalna od 2-3 sezonów. Odkąd zdobyli ostatnio tytuł mistrza Polski, ci ludzie nie są w stanie utrzymać tej, nie wiem, formy dyspozycji. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Słuchaj, Adam, jeżeli pozwolisz, to ja ci szybko odpowiem. No, umówmy się. Unia Leszno systematycznie co roku się robi słabsza. Nie robi się mocniejsza, tylko słabsza. I teraz tak jak to Piotr Baron przed tym meczem powiedział, to będzie taka weryfikacja, czy jest w tych playoffach w ogóle po co jechać, czy nie. No i odpowiedź dostał. Dostał odpowiedź, jest miejsce w szeregu, tak jak Adam, zgadzam się z tobą, czy ten tor nie ma atutu, ale z drugiej strony ten atut by był, ale ci zawodnicy na dzień dzisiejszy, którzy są w Lesznie, prócz Janka Kołodzieja, to nie są... Tak jak chyba już nawet to powiedzieliście, zawodnicy, którzy gwarantują stabilność, tak jak Rafał powiedział, że to są zawodnicy po prostu jadący, no, w kratkę, tak, gdzie Monlicy niby się później przebudził, potrafi wygrać, ale potrafi za chwilę przejechać czwarty, tak, tu musi być, tak jak się cofniemy parę lat wstecz. Emil Sajfudinow, Piotr Pawlicki, jeszcze rok temu Jason Doyle. No jednak zawodnicy, którzy bardziej taką stabilną formę i te punkty ci gwarantują, więc tu jest gdzieś problem tak naprawdę. I Unia Leszno to jest kolejny sezon. My sobie tak mówiliśmy przed zeszłym sezonem, że no spokojnie, oni sobie chcą tych młodych rozjeżdżać. No i zgadzam się tutaj, że progresu w tym sezonie jak do tej pory nie widać, ale z drugiej strony, kurczę, no tak mówię, dobrze. Jeszcze jak przyjechało Krosno,
No to gdzieś tam po cichu liczyłem, że ta młodzież może seniorów gdzieś nawet odjechać, tak? Jakiego właśnie Waszkę Milika czy Lebiediewa, no mieli wielkie problemy w tym pierwszym meczu właśnie, ty Adam dobrze tutaj zauważyłeś, właśnie, żeby ten tor był ich atutem. No ale teraz przyjeżdża Częstochowa, czy będzie Lublin, czy Sparta, no ci młodzi ewentualnie mogą pojechać w biegu juniorskim, a to też jeszcze na moje nie jest poziom Cierniaka czy Kowalskiego, żeby jednak brylowali. Damian Ratajczak ma problemy ze startu przede wszystkim. To jest naprawdę bolączka Damiana i ja wiadomo, jak Ekstraliga, w Ekstralidze jest ważny ten start, ale ja nie skreślam tych młodych chłopaków i wspieram, bo sam styl jazdy, a właśnie podoba mi się tych zawodników. No nie ma jeszcze z tego punktów. Pewnie było to bardzo pomocne dla całej Unii Leśno, ale to jest kolejny sezon na odjechanie dla Unii Leśno i ten mecz ich zweryfikował na tyle, że oni wiedzą, nie spadną, utrzymają się, pewnie do playoffów wjadą, ale no tam nie ma z czym powalczyć o co więcej niż playoff, tak mi się wydaje, no na dzień dzisiejszy, nie wiem, bo nawet Zengi, który... No mówmy. Się zgadzam, ale tak, no to moim zdaniem Ulasz, nie, ale zresztą na chwilę obecną będzie skazana na walkę o utrzymanie, bo z Wilkami Krosno wygrali, no wygrali, ale to też tam były takie różne sytuacje, że wynik mógł być zupełnie w drugą stronę. Wtedy Unia jeszcze jest zupełnie diametralnie innej sytuacji. No ale wygrali w Grudziądzu, u siebie pewnie z Grudziądzem też wygrali. Tak, ten sezon też... Weźmy pod uwagę, że ten sezon jest bardzo podobny do poprzedniego, bo po raz kolejny mamy jedną z drużyn, która może niekoniecznie tych punktów zbyt dużo zdobyć. Leszczynienie mają już 4, tak? Dobrze pamiętam? Musiałbym spojrzeć w tabelę, nie pamiętam. No jakieś punkty już mają, więc teoretycznie o to utrzymanie są spokojni. Panowie, nie oszukujmy się, nie ma baraży, więc nawet z 7 miejsca zostajesz blisko, jesteś całkiem spokojny na przyszły sezon. I taki sezon to jest dla Unii Leszno. Odszedł Pawlicki, drugi wcześniej odszedł Sajfuddinow. Tak, wcześniej teraz odszedł Sajfuddinow. Teraz Doyle również się pożegna. Przyszedł Chris Holder, który luki po Doyle'u może nie załata w 100%, ale coś tam będzie próbował. Dajmy tym chłopakom trochę czasu, przecież sam zarząd Unii Leszno mówi, że mamy skład na tyle, na ile nas po pierwsze stać, a po drugie zdajemy sobie sprawę, że z tym składem Ekstraligi nie wygramy, wejdziemy do playoffów, prawdopodobnie odpadniemy w pierwszej rundzie, tam nikt nie, Unia ma 6, pisze Piotrek, no właśnie, i tam nikt nie wywiera na nich nie wiadomo jakiej presji, wygrają 3 spotkania w całym sezonie, no to wygrają 3 spotkania w całym sezonie z 14, które odjadą i tyle. I myślę, że tam nikt nie będzie po tym płakał. Wiadomo, to może się później trochę odbić na frekwencji, trochę odbić się na popularności tego klubu i tak dalej, no bo kibic jest jednak takim stworzeniem, takim instrumentem, który lubi jak się wygrywa i to jest raczej naturalna kolej rzeczy, no ale myślę, że powinniśmy docenić mierzenie siły na zamiar. Mamy ligę dwóch prędkości, no nie oszukujmy mamy się. I będziemy mieć, będziemy mieć bardzo długo taką. I będą takie mecze... No mów Adam. Ale w każdych ligach jest są ligi dwóch prędkości. Popatrzmy sobie na piłkę nożną, na siatkówkę, na koszykówkę. Nie, no tak, dlatego mówię, no nie wymagajmy, żeby... Takie drużyny. Ja panowie, powiem po swoim przykładzie, bo tutaj Rzeszowa lokalnie. Resowia Rzeszów w siatkówce przez 7 lat nie zdobyła żadnego medalu. W tym sezonie udało się zdobyć brązowy medal. Super chwała chłopakom, że w końcu po tylu latach, po takich inwestycjach, po takich nakładach, po tym wszystkim udało się medal zdobyć. Natomiast przekładając to wszystko na żużel, to też wszystko potrzebuje czasu. I tak, zgadzam się z wami oczywiście, że ci chłopcy młodzi, to są młodzi zawodnicy, powiedzmy. No Damian 18 lat dopiero teraz będzie kończył. Mówię, że oni dopiero to doświadczenie zbierają i oni z każdym odjechanym meczem, z każdym odjechanym biegiem, to tego doświadczenia oczywiście nabierają. Natomiast trochę mnie zastanawia właśnie ta forma tych właśnie młodych chłopaków. Oni powinni moim zdaniem trochę zrobić krok do przodu. A może my się przyzwyczailiśmy za dużo do Kubery, który tam jeździł, czy Smyka wcześniej i cały czas liczymy, że kolejni tak, to będzie to samo? Tak. Ja myślę, że właśnie patrzymy przez pryzmat tych zawodników, którzy w Unii Leszno robili bardzo ważne punkty i byli może nie głównymi, ale jednymi z tych zawodników, którzy te cegiełki do tych tytułów już, bo było 4 tytuły przecież, prawda? Z roku na rok dokładali tą swoją cegiełkę bardzo istotną. I teraz my oczekujemy od tych zawodników, tych młodych chłopaków, tak jak panowie mówi się, nastolatków. My oczekujemy od nich wyników na miarę właśnie Dominika Kubery czy Bartka Smektały, którzy potrafili wygrywać z najlepszymi na świecie, no bo u nas przyjeżdżą w naszej lidze najlepsi na świecie. No więc możemy trochę ich
No, przeszacowaliśmy trochę ich umiejętności, bo panowie, bo sprzętowo nie można powiedzieć, że oni mają jakiś sprzęt, no nie wiem, ze szkółki żużlowej. No nie. Przecież teraz każdy zawodnik, każdy junior ma sprzęt od najlepszego tunera. Nie, no, no tak, no, no są dobrze. Na ten wachlarz tunerów wszystkich, jakich mamy, no to przecież któregokolwiek zawodnika nie wymienimy, to każdy ma silnik od tunera X, Y czy Z, czyli tej czołówki tego topu światowego. Więc to nie jest kwestia, no powiedzmy, silnika. Znaczy, no w pewnym sensie jest, bo też trzeba to wszystko oczywiście dopasować, jak to wszystko zgrać i tak dalej, i tak dalej. No ale no, muszą się chłopcy rozwijać, bo być może nie są to aż takie talenty, na które liczyliśmy, właśnie do typu Dominik Kubera, dla którego oczywiście no, dużo zdrowia, bo to chłopak tak, też, dużo no, zdrówka. Techowo, no strasznie techowo się zakończyły te kwalifikacje w ogóle, jeżeli tak to można nazwać, i nie wiadomo, czy chłopak w ogóle wróci, no... W no. najbliższym czasie, no, żeby w ogóle wróci, no, to już będzie zajebiście. No, oby, jednak wiesz, to jest tak, cały czas młody organizm, to te kości też się inaczej, wiesz, zrastają to wszystko, więc... Tak, oczywiście, bo ale to też, no, to też osłabia raz, że rywalizacji, no, tutaj między drużynową, dwa, że osłabia Motor Lublin, a trzy, że też, no, w pewnym sensie też może wypaczać wyniki, no, bo umówmy się, no, Dominika Kubery, no, to jest mu to, że Lublin stanie zastąpić. No, nie mamy takiego gajka, który wskakuje i robi, powiedzmy, te 10 punktów pewnych na mecz. No i w tym momencie, no i Wrocław jest no, głównym faworytem, jeżeli się chłopaki oczywiście też nie porobiłem gdzieś odpukać, żeby żadnemu zawodnikowi nic tam złego nie stało, bo ja też nie chcę oglądać takich spotkań, gdzie no, powiedzmy sobie, że to są zawody jednostronne, no. Nic się nie dzieje, no. I wyniki damy praktycznie przed rozpoczęciem meczu, no. No tak, przykre, no. Przykre to jest, przykre, no. Ale no trudno, to, ale taki jest ten żużel, taki jest na ten kochany żużel, no. To możemy poradzić, no. No nie wiemy, by nie powiedzieć. I tu ci Adam postawię kropeczkę. I że tak powiem, no miłego wieczoru, my lecimy dalej, bo to już patrzę 25 minut, sobie rozmawiamy o, I fajnie, temat Unii chyba wyczerpaliśmy, oczywiście, tak jak ja tutaj muszę też zacytować jeszcze chwilę Piotrka, który wcześniej napisał, że, i tutaj to wyświetlę, że o Unii Leszno, a że są świadomi, że jadą o utrzymanie po zwycięstwie z GKM-em, a nie, to jeszcze nie to chciałem przytoczyć, przepraszam. Jeszcze, no? Tak, tutaj, o to. Unia gdyby nie była świadoma tego, że jedzie tylko o utrzymanie, to za holdera wzięliby kogokolwiek doświadczonego, a nie puszczano właśnie młodego, nieopierzonego jeszcze Nazara. I tu się zgodzę. No Unia po prostu... To jest inwestycja. Unia przede wszystkim, pamiętajmy, że to nie ma milionów ten klub, tak? On mimo wszystko nie ma budżetu, nawet no nie podjeżdża, nie łapie się na szprycę, powiem tak, do najbogatszych drużyn Ekstraligi, a i tak radzi sobie i ci zawodnicy sobie tam przychodzą, czasami odchodzą, tak, ale są. Zgadza się. Zamykam temat. Ale, to, ale te kwoty, o których mówimy, to też nie gwarantują mistrzostwa. To są jednak mimo wszystko i nade wszystko liczy się człowiek, zawodnik. No tak, ale jak kupisz sobie śmietankę ekstraligową, no masz wynik. Ja nie mówię, że zawsze da ci to złoto, ale no mamy przykład Sparty. Lublin fajnie się wzmacniał systematycznie, chociaż w tym roku, oprócz Bartka, to ja bym powiedział, że się osłabił Lublin, no ale pokazuje mi, udowadnia Fredrik Lindgren, że wrócił do fajnego ścigania. Jack Holder też, no zresztą widzieliśmy, co było na Grand Prix Narodowym, jak cały Lublin zajął podium i tyle w temacie zamknęli, że tak powiem. Wiem, no, super, no, ale, ale Real Madrid też ma mega gwiazdy i dostał w pędzle. Ale Real Madrid to już nie jest Real Madrid Galacticos, nie? Jak były Ronaldo, Zidane i inne Carlosy, no, tak, nie? No ale mimo wszystko. No. Ale przecież ile lat poświęcił Manchester City, żeby dojść w ogóle do finału Ligi Mistrzów? No, jeszcze nie powiedziane, że wygrają z Interem, ale Adam, muszę ci przerwać. Ja tylko mówię, że ile czasu poświęcili, żeby do finału w ogóle dojść? Ile? No. Ile milionów? No to było już tam w trylionach prawie, nie? No to tam to jest wiadomo. Nie wygrają. No więc ten klasyk powiedział, żeby być najlepszym na świecie, musi być milionerem. Ale wcześniej musi być miliarderem. Tak, ja chcesz, tak. Dokładnie. Dobrze, Adam, panowie. Miłego tego, pozdrów żonę i jesteśmy w kontakcie. Weekend. Wieczoru, do zobaczenia, do usłyszenia.
do następnego razu. Cześć, cześć, pozdrawiam jeszcze raz. Pozdro. Cześć, 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 cześć. Oczywiście jest prawie z nami 100 osób. Zachęcamy do dzwonienia 222-199-392. Tylko, że no to był pierwszy telefon taki długi, ale teraz prosimy naprawdę zadać pytanie albo swoją po prostu powiedzieć opinię i lecimy dalej. Rafale, to co? Czas chyba przejść do tego tematu, który mieliśmy sobie dzisiaj tak poruszyć. A mianowicie Krystian Pieszczek, osąd bohatera i właśnie. I teraz... jedno musimy się zgodzić, ta kariera nie zaczyna układać się tak jak powinna Krystiana Pieszczka. Już się cofnę nie o jeden sezon, nie o dwa, ale gdzieś w pewnym momencie, gdzie zaczęło to zjeżdżać w dół, trochę w Gdańsku później ostatnimi czasu, teraz w Rowie Rybnik. No i nagle się okazało oczywiście, że w Rowie Rybnik nie ma dla niego miejsca, przychodzi zegar w atmosfery, że tak powiem, nie chcę powiedzieć, że Kacper zachował się nieprofesjonalnie, że dał wywiad, że co, no, swoją frustrację wylał. Krystian, a ja powiedziałem co? Kacper? Kacper. Tak, Krystian wylał swoją frustrację podczas wywiadu. Też rozumiem z jednej strony zawodnika. Ktoś może powiedzieć, nie trzyma ciśnienia, musi się pogodzić, jak był wolny, nie przywoził punktów, no to po prostu został odstrzelony. No i ale właśnie, no i tak sytuacja się potoczyła, że został wypożyczony do drużyny Stali Rzeszów. W tym samym momencie, co został wypożyczony do drużyny w Stali Rzeszów, Stal Rzeszów, oczywiście tam jeszcze jest więcej zawodników, tam w ogóle jest jak w sklepie. To można, jest 340. Można sobie przyjść i wybierać. No i od razu mówią, dobra, przychodzi te, no to Edek, czyli Edward Krzmar i tu uwaga, uwaga, tak. Potężny Jonas Jeppesen również dostali zieloną linię i że tak powiem, mogą odejść z klubu, ale to dalej nie zmienia tego, że tam jest cały czas czterech zawodników, gdzie no tak naprawdę cały czas będzie musiał o tą swoją szansę bardzo mocno walczyć Krystian. I teraz czegoś nie rozumiem, Rafał, i nie wiem, chciałbyś mi coś wytłumaczyć, to po co ta cała frustracja zawodnika? No, że walkarz dostaje dwa biegi i ten, ale idzie do drużyny, gdzie od pierwszego treningu będzie musiał być szybszy od pozostałych, bo inaczej to co? Przecież gwarancji na starty nie dostał. Nie sądzę, że dostał. I jak ty podchodzisz do takiej sytuacji? Właśnie, bo często jest taka dyskusja, nawet mówimy o Grudziądzu, tak? I Mateusz Szczepaniak, podobna sytuacja, tak? Dostał jedną szansę w pierwszym meczu, nie pykło. No akurat jeśli chodzi o Grudziądz, to patrząc na Czugunowatę, wolał wystawiać naprawdę Mateusza Szczepanek. No tylko, że nie może niestety, prawda? No bo Gleb jedzie na pozycji U24, no i niestety, no tam ewentualnie mogliby Kacper Pludrę przesunąć i jechać z innymi juniorami. Tam nikt inny, bo nie mają już nikogo, żadnego zawodnika. Norbert, jak wiemy, jest w Poznaniu. No ale dobrze, wracając do tej całej sytuacji. No i z jednej strony ci zawodnicy właśnie wtedy, jak nie dostają tej szansy, zawsze... no nie są zadowoleni, bo trudno powiedzieć, żeby byli zadowoleni. Mamy pierwszy, mamy kolejny telefon. Odbieramy, bo to jest dla widzów tak naprawdę rozmowa, ale ty sobie już tam kmin tą naszą rozmowę, a my odbieramy. Halo, będę halo. Kminił, jak się wykręcić od odpowiedzi. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Halo, witam, Patryk Miśkiewicz, zostawiam was z tej strony. Cześć, Patryk. Cześć, Patryk. Słuchajcie, tutaj krótko i na temat, bo chciałbym się podziękować ostatniej sytuacji w Ostrowie. Wiecie, o jakiej sytuacji mówię, o tym przerwanym meczu. Tak, tak, z Orłem. I tej porucie, co tam było. Ja was z góry przepraszam za to, co tam oglądaliśmy wszyscy, bo to jest tragedia. I ja chciałbym tylko zadać pytanie, do czego my tak naprawdę dążymy w tym żużlu? Do tego, żeby się zabijać na tym torze, do tego, żeby mieć na siłę odjeżdżane mecze, do tego, żeby telewizja rządziła tą ligą, do tego, żebyśmy pokazywali ludziom to, że, nie wiem, zawodnicy nie potrafią się złożyć w długi, mamy takie sytuacje jak z Kubą Pocztą. No ludzie, przecież to była tragedia. Dlaczego zawodnicy nie mogą powiedzieć swojego zdania i nie mogą nawet za przeproszeniem tych krawaciarzy za mordę złapać? No przecież, czy my naprawdę chcemy coś takiego oglądać? No sami sobie powiedzcie. No bardzo mocno wjechałeś tutaj z tym tematem, ale tak samo, jak prawda. Mocno, tak samo słusznie, mój drogi. No właśnie, bo to jest, kurczę, ani to dla kibica nie jest dobre, ani tego, co siedzi na stadionie, już tym bardziej, bo słuchajcie, 3 godziny tam spędziłem, nie? Mm-hmm. To wy to jeszcze mogliście coś przełożyć na coś innego, a ja tam musiałem siedzieć jak osioł. Nie, no powiem szczerze, to w ogóle, no niestety co roku, naprawdę, możemy sobie wrócić do kalendarium i zawsze trafi się jeden, czasami dwa, czasami większe cyrki żużlowe i niestety to był taki cyrk. No ja...
Nie mam pretensji do zawodników, aczkolwiek czasami się dziwię, że nie ma takiej solidarności. Nie jedziemy i koniec. Właśnie, wszyscy, o solidarność mi chodzi. Nie? Czy zawodnicy nie mogą tupnąć nogą i powiedzieć, sorry, my nie wyjedziemy? Czy oni są na jakiś kagańcu? Trzeba by było zapytać zawodników, bo może faktycznie nie mogli. Skoro nie mogą mówić takich, a nie innych rzeczy, to może i nie mogą tak zrobić. Nie wiem, tak sobie dywaguję. To trzeba naprawdę byłoby zapytać zainteresowanych, jak wyglądała sytuacja. Kto chciał, kto nie chciał jechać. Dlaczego były takie, a nie inne teksty. Wiesz, najgorsze w tym wszystkim to już nawet nie było to, że ten mecz odbył się w takich warunkach, a nie innych. Tylko te całe szambo, które wybiło zaraz po tym spotkaniu. Ten tego obraził, ten tego osądził, ten tego widział biegającego. Tutaj prezes się musiał prostować w jakichś wypowiedziach. Potem masa głupich, kretyńskich artykułów na internecie, jeszcze głupszych i kretyńskich komentarzy. I sami sobie znowu narobiliśmy, wiecie co, w nasze gniazdo. Nie? No i tak po raz kolejny. Niby już wyprostujemy to wszystko, niby już tutaj jest jakiś względny porządek, a za chwilę pojawia się taka sytuacja i znowu to samo. I Kaja, i Karusela się kręci. Wiecie, i dokładnie, ja tu się zgadzam z tobą, Patryk, z jednej strony, że ja nie to, że obwiniam zawodników, aczkolwiek w żużlu znamy troszeczkę środowisko od wewnątrz, że tak powiem, i niestety tam nie ma zgody. Tam nie ma czegoś takiego, tak jak właśnie byśmy chcieli. Wszyscy zawodnicy wychodzą z dwóch drużyn i mówią, że nie pojedziemy. Bo widzieliśmy w trakcie meczu. Wszystko było pięknie, gdy prowadzili jedni, drudzy, wiesz, kończymy, nie ma co jechać. Nagle się wynik zmienił, to ci nie chcą jechać, ale ci nadal, ale przecież tor się nie zmienił. Wiadomo, no parodia niesamowita. Ten mecz w ogóle nie powinien być... Nie powinien wystartować. Po tym drugim biegu, słuchajcie, tak. Po tym drugim biegu to już w ogóle myślałem, kurde, no kończcie to, ludzie, bo to... No, juniorów, nie? Dokładnie. Ale z drugiej strony, jeżeli ten mecz wystartował, nie widziałem żadnego powodu ku temu, by ten mecz już przerwać, no bo warunki torowe się nie zmieniły. Nie pogorszyły się. Dalej było średnio, albo nawet powiedziałbym, że słabo, ale było tak samo. Więc nie rozumiem kompletnie tej decyzji. No to albo trzeba było ten mecz jakby zakończyć anulować, jeszcze przez startę, nie? Tak? No. Nie pozwolić go rozegrać, albo już jechać do końca. Bo teraz po 8 wyścigach okazuje się, że Ostrów ten mecz przegrał, a kto wie, jakby było na przykład po 12 wyścigach, prawda? A kto wie, jakby było na przestrzeni 15 wyścigów. Może by się skończyło dużo. Ja ci powiem tak. Ja mi naprawdę nie chodzi, że Ostrów to przegrał, tylko dlatego musieliśmy oglądać taką paranoję. Uważam, że to jest niesprawiedliwe, nie? Nie, no oczywiście tak, parodię, tak, wynik, ja się zgadzam. Żużla, no bo tak, my nie powinniśmy oglądać takich widowisk, no bo jeżeli mamy tylko robić mecze, żeby je zaliczać, no to ani to nie jest promocja żużla, ani szkoda mi tych wszystkich kibiców, którzy są, bo raz, że marzną, mokną, widzą tą samą szopkę biegających ludzi, każdy wie, o kurde, my mamy szansę na 2 punkty, ten tor się nie nadaje, naciskajmy. No nie, to jest też pierwsza liga. I nie wydaje mi się, że nie można znaleźć terminu, prawda? No kurczę, no można, nawet dobra, kosztem kibiców, że gdzieś to będzie w tygodniu odjechany mecz, ale będzie w normalnych warunkach odjechany, wiesz? Dokładnie tak. Przede wszystkim nikt nie pomyślał o zdrowiu i życiu zawodników, to mnie najbardziej przeraża. O tym nigdy. Kiedyś był też bardzo podobny mecz tylko nie pamiętam, czy w Zielonej Górze, czy tam jechała Zielona Góra. Pamiętam, upadł na tor, łamiąc sobie rękę, albo Bojczyk, gościu z Czech, jak on się nazywał? Nie Kruczmar, tylko kto? Kto był w Falubazie wtedy? Trym? Nie, za daleko idziesz. Czechach z Falubazu? Był taki chłopak, czekaj. On teraz na wypożyczeniu gdzieś jest. Janek Kwech. I też wszyscy mówili, że nie powinniśmy tego meczu jechać i tak dalej, bo to stwarza zagrożenie. No właśnie, stwarza. I mieliśmy kurczę, bardzo fajną, może fajną to jest złe słowo, ale bardzo dobitny przykład tego, że faktycznie powinniśmy raczej pomyśleć sobie o pewnych rzeczach, a nie o tym, że mało ten mecz tego, musi się odbyć. Przepraszam, że mam przerwę. Mało tego, następnego dnia mecz Polonii został odwołany, tak? Tak. Tak. To jest właśnie dla mnie ciekawe. Pamiętacie odwołany mecz w Łodzi, gdzie waliło słońce przez cały dzień? Tak, później, a były z góry odwołane. No ale, Bydgoszczy zresztą też później były głosy, że niesłusznie był odwołany. No i to dokładnie. Jest właśnie to, nie? Ale z drugiej strony, to wiesz co, to ja wolę chyba jednak odwołany mecz i się nie przekonamy, jak ma to wyglądać, bo później właśnie, niech spróbują, no i jadą te 8, jadą, to jest duże słowo, tak? No, Ostrowie nie jechali, tylko walczyli z torem. No. Tak, Adrian pisze fajną rzecz. To właśnie chodzi o mecz, o brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski 2020 między Falubazem a Spartą, gdzie Krakowiak i Kwek złamali ręce po upadkach w Zielonej Górze. Tak jest. O tym dokładnie meczu mówiłem.
Także no niestety, Patryk, dla mnie to jest parodia i tak to mogą zabić tą dyscyplinę, bo po prostu nikt nie będzie chciał tego oglądać, nie? Tylko ja też mówię, ja nie to, że jestem tu antyzawodnicy, ale naprawdę to jest ich zdrowie i kurczę, przydałoby się takie środowiskowe, nie. Nie dla takich torów, nie dokładnie. Będziemy się zabijać, bo też nie o to chodzi, bo naprawdę kiedyś dojdzie do większej tragedii niż złamana ręka i no wtedy właśnie, dopiero, i wtedy dopiero jestem ciekaw, jak będzie szukany winowajca, kto dopuścił. W ogóle ja, wiecie co mnie najbardziej w tym wszystkim dziwi? Że jest komisarz toru, ja bym chciał poznać, kiedy jest tor regulaminowy, a kiedy nie jest. Bo ja znam tylko jedną formułkę z tego wszystkiego. Że to ma być nieregulaminowy. Nie, ja znam regułkę z tego wszystkiego, że tor ma być równy na całej jego długości i szerokości. Czy ma być taki sam, nie może być przyczepniejszy, otwarczy na zewnątrz. No właśnie, a tutaj nie było tak. No ale na oczywiście. No na pewno nie było, no i wiesz, no na, my nie... Na drugim łuku przecież co drugiego zawodnika to tam podnosiło w górę jak na rodeo. No i to jest to. Tor? No przepraszam bardzo. Bo jest co innego, jak pogoda pozwala i ktoś robi przyczepny tor, jakąś nawet kopę, ale ten tor jest po prostu ciężki, ale jest równy, on jest na całej długości ciężki. Zresztą w Anglii masz to samo, te tory są, mój zawodnik musi ten motor tam sobie powalczyć, popodskakiwać, ale tak kurczę wygląda. Ale jeżeli masz tu, że jedzie i cię nagle tu wyciągnie, tu cię zwalnia, tam cię pociągnie, tu wpadasz w dziurę, no i nie masz kontroli. Tylko jest jeszcze inna rzecz, przykładowo w takim Leicester, w którym ja mieszkam, tor ma 300 metrów, jest nawet wąski, mniej chyba. Krótki, nie 300, tam jest krótki, wąski i wiesz, oni jest na taki pół kompaktowy. Gazu w Anglii jeżdżą i tak, dokładnie, to jest wiadomo. Ale to jest właśnie ta różnica, że tam tor może być dużo trudniejszy, bo tamten tor może być trudniejszy ze względu na to, że ty nie wchodzisz w łuk 131 km na godzinę, jak ostatnio z Marzli, czy ile on tam wszedł i mówisz, o, chciałbym jeszcze podkręcić prędkość. No w Ostrowie, Patryk, ile ten tor ma? 380 metrów? No to przecież tam 372 jak się... metry, nawet chyba teraz trochę i to krótszy, jest ten problem. No to tam jak się przecież bujniesz, no to daj spokój, ten tor jest... I weź wtedy się złam bóg, nie? I wtedy, bo to właśnie ta prędkość na prostej powoduje takie problemy na wejściu. Tak, w ten łuk. No dobrze, mówię, Patryk. Mhm. Dla mnie nie powinni tego meczu w ogóle jechać, ale to już trudno. No jako się wylało, trudno. To też nie jest wina kibiców, także wiesz, nie masz co brać na siebie jakiejś odpowiedzialności. Pozdrawiamy, trzymaj się, Patryk, cześć. No i wracamy do naszego Krystiana, który Patryk mu chwilowo, że tak powiem, nie chcę powiedzieć uratował, bo zaraz chcę usłyszeć właśnie, Rafał, twoje zdanie. Ile jest w tym wszystkim winy prezesów klubów, które tworzą takie i takie składy i później nagle robią wędki, a później zawodnicy jednak zmieniają i na przykładzie Krystiana okazuje się, że idzie praktycznie do klubu w bardzo podobnej sytuacji. Powiem ci tak, no o ile... Ten Rybnik może trochę niefartownie się dla Krystiana skończył, bo nikt nie przewidywał, że tam dojdzie Matej Żagar. No i gdyby nie on, to pewnie Krystian by sobie jeździł do tej pory. Może lepszym, może w mniejszym stopniu skutecznie. To już inna sprawa. Natomiast no fakt, zmiana trochę kuriozalna. No ale z drugiej strony też się nie dziwię. No chciał zmienić, poszedł tam, jeżeli czuje się na tyle pewnie, żeby wywalczyć sobie miejsce w niższej lidze, w liczniejszej drużynie. Jeżeli czuje, że tak, jest w stanie to zrobić, no to okej, droga wolna, no my wiesz, wolny rynek, że tak to określę i każdy może sobie wybierać klub na takich zasadach, na jakich chce. Nam może się to wydawać nielogiczne, bo teoretycznie chyba fajnie byłoby pójść do klubu, w którym będziesz miał jakąś tam gwarancję startów, idziesz na zasadzie takiego ratownika, wiesz, w pierwszej lidze nie dawałeś sobie rady do końca, zmieniła się sytuacja, idziesz do klubu, nie powiedzmy, z dolnej części tabeli drugiej ligi i tam ten klub ratujesz, stajesz się, wiesz, bohaterem, na Adrian Cyfer w Pile, przykładowo. Ale... dziwi mnie też cała ta sytuacja w Rybniku, bo od dłuższego czasu mówi się, że tam mocno dużo jest dziwnych sytuacji, zgrzytów i tak dalej, i tak dalej, więc wydaje mi się, że nie tylko sprawy sportowe mogły chodzić. Do mnie mam, nie wiem jak to się odmienia. Zgaduję, okej? Bo z Krystianem nie rozmawiałem, nie, tym bardziej nie rozmawiałem z prezesem. No słuchaj, no wydaje mi się, że gdzieś tam po prostu poszły dwa takie żołnierskie słowa, jeden do drugiego. Zrobiła się atmosfera gęsta. No i jak się chemia skończyła, to już podejrzewam na koniec nawet nie chodziło o samą jakąś walkę o skład. Tylko po prostu Kasper już miał dosyć tam bycia, że tak powiem, w tym Rybniku. Kasper, powiedziałem znowu?
A Krystian, muszę się poprawiać. Krystian i to akurat bardziej rozumie, nie? Wtedy, że faktycznie jak nie chciał, nie potrafił się z prezesem dogadać, już nie chodzi nawet na stopie sportowej, to po prostu, no nie, no wydaje mi się, że w takim właśnie stopniu to akurat dobrze, że poszedł. Tylko jestem ciekawy, jak tutaj się okaże, że na przykład Krystian, no jednak, kurczę, na treningach będzie wolniejszy. I co, będzie dostawał szansę, bo nowy transfer? Nie sądzę, że tam będzie jakakolwiek taryfa ulgowa. Tym bardziej, że Rzeszów walczy o awans, prawda? No jest na razie liderem tej drugiej ligi i wszystko wskazuje na to. Odbieramy telefon. Nie ma problemu. Halo, halo, kogo witamy? Cześć, Krystian, tłumacz się. Słuchamy. Przewróciłbym się tutaj, jakby naprawdę Krystian zezwolił. Ja bym się nie przewrócił. Pewnie powiedział, co ty, siwy bajerancie, tutaj za rzeczy gadasz. No ale już spadł. Może to jednak był Krystian, ale stwierdził, a dobra, nie. Bo tu nie chodzi o to, że... Tak, nie, tu nie chodzi o to, że my chcemy pojechać z Krystianem, tylko ciekawi mnie właśnie... No właśnie wcale nie. No. Tutaj jak najbardziej ja te decyzje rozumiem, też nie chciałbym być w miejscu, w którym czuję się źle. Zaczniesz mnie wkurzać, to przestanę przychodzić na live, no to jest normalna sprawa, prawda? Powiem, że masz jakieś zasady i wartości, więc no szanowni. A to ci powiem, to na pierwszym miejscu, za każdym razem. A poważnie rzecz biorąc, to właśnie oprócz przecież Krystiana Pieszka, tak jak już wspomniałem, jest jeszcze Mateusz Szczepaniak. Pamiętajmy, że no dobra, jakiś za podpis dostałeś pieniążki, no ale zawodnicy na dzień dzisiejszy głównie zarabiają z punktówki, prawda? Żeby później po prostu jakoś sobie przeżyć i w razie co inwestować w dalsze, że tak powiem, usprzętowienie i tak dalej. Jak ty sobie wyobrażasz sytuację Mateusza Szczepaniaka? W którą stronę to pójdzie? To już... że tak powiem, w końcu dostanie zielone światło, czy jednak no nie, no Grudziądz też nie może sobie na to pozwolić. Ciężko. Mamy telefon. Dawaj. Może tym razem nie spadnie kolega. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Cześć, to Przemek z Rumina. Cześć, hej. Przemek. Bonjour. Mam takie pytanie na temat falubazu. Proszę bardzo. Czy nie uważacie, że oni są za bardzo zaopatrzeni na awans? W sensie, że ściągają bardzo dużo zawodników za dużą kasę i to im się odbije czykawką, że nawet jak zaawansują do PGE Ekstraligi, to i nie będą mieli takiego budżetu jak Krosno, żeby wykupić zawodników, żeby zawojować coś? Znaczy, ja ci powiem tak, no ja się śmieję, jak mi pisałem do Piotrka Protasiewicza ostatnio przed tym meczem jeszcze zbyt goszczą, że wszystko fajnie, no ale wiesz, nie? Że tak powiem, żeby nie było tutaj za dużego wyniku, a mówiąc poważnie, to tak naprawdę, no słuchaj, no tam chyba, ja nie wiem, tam jest chyba studnia bez dna, panowie, bo co chwilę wyciągają, że tak powiem, zawodników. Mówi się o dużej kwocie dla Leszna za Mencela, tak? Dobrze mówię? Borowiaka. Za Borowiaka. No ale z drugiej strony tam wszyscy jadą na dzień dzisiejszy, tak? No zbroją się już w razie W. A jeszcze nie wrócił... Przecież jeszcze jest Luke Becker. Chociaż też nie wiadomo, jak będzie jeździł, no bo wiadomo, wejście w sezon nie miał praktycznie żadnego, od razu kontuzja. No ale na dzień dzisiejszy, no zbroi się Falubas. Nie wiem, czy nie przepalają, tak jak ty powiedziałeś, po prostu, czy już nie powinni basta powiedzieć, jedziemy tym, co mamy, bo mają tych zawodników, teraz tych juniorów też tam jest dużo. No ale z drugiej strony, słuchaj, no jak masz, to kto ci zabroni, prawda? Jasne, że tak. Wiesz, z drugiej też strony, jeżeli chcesz awansu, no to musisz ciągnąć najlepszych zawodników, bo przypadkowe awanse trafiają się stosunkowo rzadko. Zwróć uwagę na poprzedni rok, na 2 lata wstecz, jak awansowała Ostrowia. Chociaż tam po pierwszej kolejce przyszło dwóch nowych zawodników i zaczęli dopiero wtedy tak naprawdę się kręcić koło tego awansu i tak na dobrą sprawę w ostatnim biegu wydarli ten awans falubazowy Zielona Góra, tak? Zwróć uwagę, Adam, ile czasu Bydgoszcz próbuje awansować, ile czasu się zbroi, ile czasu kombinuje i też nie zawsze to wychodzi. Raz to było lepszym składem, droższym, że tak to określę, raz było to odwrotnie. No nie zawsze się takie sytuacje zdarzają, że awansuje ci drużyna, która teoretycznie
jest stawiane na piąte, powiedzmy, miejsce i robi ten awans trochę niespodziewanie. No i chcąc awansować, musi ściągnąć dobrych zawodników. No tak to niestety działa, no bo jeżeli ty chcesz liczyć, że masz, powiedzmy, 7 zawodników w składzie, z czego 2 liderów i liczysz, że nagle ta cała reszta, ta piątka, która została, odpali, pojedzie sezon życia i będą kosić wszystkich i wszędzie, no to trochę naiwnie. Przepraszam, o Wilkach Krosno, nie o Ostrowie. Już jestem trochę zmęczony, przepraszam. Mhm. No i właśnie, i tak jak Rosno sobie ściąga zawodników i nagle pyk, pyk i jest ten awansik. Wiecie, no mówię, no chcesz zaawansować, no to musisz mieć ekipę z 2 powodów. Po pierwsze, żeby poradzić sobie w pierwszej lidze, która naprawdę nie jest tak łatwą ligą, jak nam się wszystkim wydaje. No a po drugie, część z tych facetów będzie musiała zostać, czy nam się to podoba, czy nie, bo nie zmienisz 6 zawodników wchodząc do Ekstraligi, co pokazało to okno transferowe, kiedy Beniaminek miał naprawdę ciężary, żeby zmontować skład i musiał wyciągać Jasona Doyle'a z Leszna i przepłacać. Więc. Dokładnie i zgadzam się, już zamykając temat delikatnie z Rafałem. Słuchaj, no na ten moment Falubas nie ma dziur. Nie ma dziur, jadą wszyscy odpalili praktycznie, naprawdę. Tam jeżeli jeszcze, no bo mówimy tak, Przemo, kurczę, wspaniale jedzie. Krzysiu Buczkowski liderem w ogóle pierwszej ligi, jeżeli chodzi o średnią jest w tej chwili. Roan Tangay, no może jeszcze wiadomo, ma rezerwy. No i jeszcze jest tam, przypomnij mi, Rasmus Jensen. No to kurczę, no i do tego Cużytka sobie na ostatnią chwilę zwołali. Jest Dawid Rępała, teraz jest Borowiak. Przecież tam pamiętacie, też była akcja, że Piotr Protasiewicz zaraz o juniorach, jak coś tam nie chcieli jechać, była żołnierska rozmowa. Wszystko się tam klei. Tam się wszystko klei. Teraz widać, że to naprawdę zaskoczyło. Wszyscy chcą wygrywać, wszyscy jadą. Faluba z głównym faworytem bez dwóch zdań. Polonia, tak jak ty, Rafał, wspomniałeś, ma duże problemy. Nie trafili na razie z Bellego, który miał być liderem. Jager robi to, co robił nie w zeszłym sezonie, tylko to, co robił, jak był w Bydgoszczy wcześniej, że potrafi fenomenalnie jechać, a potem potrafi przywieźć 2-0 na przykład. Jedzie Polonia do Landshut i się ośmiesza, z całym szacunkiem do drużyny z Landshut. No to tak to no nie może wyglądać po prostu. A Falubas, no nic, ma pieniądze, już kończąc twój temat tutaj, kolego, który zadałeś, ma pieniądze, chce je wydawać, no to kurczę, niech wydaje, no żeby później właśnie nie było, ty mogliśmy, a ten nam wypadł i mamy ręce w nocniku, nie? Ja się bardziej, to było pytanie, czy oni tak wydają pieniądze i tak krótko zrozumieć. W sensie, że jak zaawansują, to pewnie będą mieli pieniądze, nie? Bo teraz wydają, bo mają. Mm-hmm. A jak zaawansują, to co wtedy? No wiesz, no to już by było, trzeba się wydają, zapytać, tak? To już by było się trzeba zapytać, wiesz, klubu, ile jest tych pieniędzy, jaki budżet jest przewidywany po awansie. Wiadomo, jeżeli jest awans, przychodzą nowi sponsorzy, zupełnie inny budżet. No wiadomo, tak jak Rafał wspomniał, słuchaj, no w Ekstralidze nie jest łatwo się utrzymać i Falubas bardzo dobrze o tym wie. Więc ja już się śmieję, bo jak ja czytam teraz pierwsze artykuły, że już jakieś podchody, nie wiem, do Thompsona czy Waculika są już teraz innych drużyn. 19 maja, nie? No, ale już o tym jest rozpisywane, to nie ma tematów żużlowych lepszych, więc co, zawsze się najlepiej sprzedają transfery, że gdzieś już są jakieś rozmowy, aczkolwiek w każdym takim newsie jest ziarnko prawdy, bo to jest żużel. My dobrze o tym wiemy, jak kluby próbują. Tak, no ostatnio czytałem, że Baculik w Lublinie ma być, nie? Od przyszłego sezonu. No właśnie, no ale wiesz, oczywiście możemy się śmiać, żartować, aczkolwiek wiadomo, że właśnie taki Falubas chociażby już gdzieś na pewno ma z tyłu głowy, jakby chciał, żeby skład wyglądał na Ekstraligę. Nie wierzę, że nie ma, nie? No po prostu. Słuchaj, no trzeba mieć. To nawet powiedziałbym, że trzeba, nie? Tak, bo to by było nieroztropne, nie mieć planu i nie zapytać zawodników. Natomiast znowu, gadanie o transferach 20 maja, to wiecie, co można sobie z tym wszystkim zrobić. Ja zresztą nie jestem z tego zdania, że plotki transferowe, które w sumie te takie już, powiedzmy, w sierpniu, we wrześniu się mocno sprawdzają. Ja dalej w nie wierzę, dopóki nie zostaną zrealizowane, bo już te takie transfery wielkie miały być, już te takie mocne ekipy miały się utworzyć, a gówno z tego było i tyle. Słuchaj, no sam prezes Kępa w Lublinie mówił, że do Marzlika podchod robi parę lat. To wiadomo, że no tematy są wałkowane, więc... Ale na dzień dzisiejszy, kończąc swój temat, naprawdę Falubas robi to, co wydaje mi się jest słuszne, żeby sobie zabezpieczyć jak najłatwiejszą drogę do awansu, opowiem w ten sposób. No to nie bez wątpienia, no dobra, no to dzięki za
wasza opinia, no. Trzymajcie super. Się, pozdrawiam pozdro. Was. Trzymaj się, miłego weekendu, cześć, no. Cześć. No, hej. Oczywiście zachęcamy drogich widzów, 222 199 392, możecie do nas zadzwonić, zadać nam pytanie, panie Rafale. No co, gdzie ten nasz Mateo Szczepaniak? O, mamy kolejny telefon, to mi się podoba. To mi się podoba, bo naprawdę tych tematów to jest taki temat, że po prostu no można nawijać makaron, że tak powiem. No ale halo, halo, kogo witam, kogo gościmy? Dionizy z Niemiec. O, pan Dionizy, dobry wieczór, panie Dionizy. Dobry wieczór. Ja w sprawie tego Krystiana Pieszczka. O, właśnie, bo to w sumie z rowu, a pan kibicuje tam na Śląsku. Proszę bardzo. I ja kibicuję Żużlowi. I Pieszczka już obserwowałem jeszcze, jak jeździł w Gdańsku. Tak. I w Rowie. Row spadnie teraz do drugiej ligi przez Mrozka. A i dużo, nie dużo. Ma, i nie ma dwóch zdań. Popatrzcie ino do tyłu troszkę, ilu tam się zmieniło trenerów. Aha. Ile tam się już nie ludzi ile przewinęło, ile drużyn ludzi, żużlowców, nie? Mhm. Przecież tam jeździli sami najlepsi. Czemu oni tak szybko z Rybnika uciekali? No właśnie, to jest dobre pytanie. A ja wiem czemu, bo tam nie ma atmosfery. A dopóki tam połowa tego zarządu całego, łącznie z tym całym prezesem, za przeproszeniem nie wywalą, to tam nie będzie nigdy dobrze. I wróża szybko, że Rybnik spadnie. A Krystianowi, żeby dali szansa jeździć rzeczywiście i żeby go słuchali, bo przecież on przyszedł za Kacpra, nie? Kacper poszedł, a no tak, Krystian tak, przyszedł, nie? No. Żeby mu dali szansa i tego, ale kurde, tam wszystko gryzi piórki rządzą, a nie ci, co powinni, nie? Tam powinno być, trener powinien być pierwszą, a Mrozek powinien wisieć na obrazku, o, tak to powiem. No, wydaje mi się, że faktycznie coś w tym jest, panie Dionizy, ma pan rację, że jednak gdzieś ostatnio bardzo często się znowu mówi, że jednak prezes powinien zrezygnować, aczkolwiek wydaje mi się, że no nie ma takiej siły, żeby prezesa Mrozka wyciągnąć. Zresztą on niejednokrotnie sam mówił, no to znajdźcie kogoś, kto weźmie to wszystko w swoje ręce. No i nie wiem, tego też do końca nie rozumiem, że nie ma jakichś inwestorów, którzy chcieliby to, że tak powiem, spróbować po swojemu poukładać, bo po pierwsze, sponsorów jakichś wielkich w Rowie Rybnik prezes Mrozek, no ja nie widzę. Był moment, że wydawało się, że ten Row po awansie do tej Ekstraligi balansował. Mieli zawodników, nie do końca wszystkich prezes Mrozek był w stanie utrzymywać. Wiadomo, jednak finanse gdzieś tam musiały się zgadzać, ale od pewnego momentu to już nawet nie jest stagnacja, to jest po prostu degradacja, bym powiedział, i coraz gorzej to wygląda. I chyba tutaj, panie Rafał, musimy się zgodzić z panem Dionizem, że może się to skończyć na drugiej lidze lada moment. I może i dobrze, że tak się skończy, bo jednak czasami, żeby pójść do przodu, trzeba zrobić ten krok wstecz. Może spadek spowoduje jakiś wstrząs, jakieś radykalne zmiany, które może ten klub wyprowadzą na prostą. No, zwróćmy uwagę, było kilka klubów, które musiały się mocno po dnie przemieszczać, żeby za chwilkę wyskoczyć wiesz, na dużo wyższy poziom. I kto wie, czy Row Rybnik nie powinien obrać tej drogi. Nie mówię, że specjalnie powinien spaść, ale przy takich układach i tym, co Rybnik prezentuje w tym sezonie, jest to prawdopodobne, może nie bardzo wysoce, ale prawdopodobne, że jednak tę ligę pożegnają, pomimo przeciętnego, znaczy z bardzo słabego Poznania i przeciętnego lunchu, moim zdaniem. No na razie to, co pokazuje Rybnik na to, że to jest takie, o mój Boże, o. I tu cię popraw w 100%, rozumiesz, ale powiedzcie sami, mają oni zły skład? Oni mają bardzo dobry skład, mi się wydaje. Dobrą drużynę, oczywiście, że tak. Nawet na składach, analizach i zapowiedziach mówiliśmy o tym. I żeby tam było tak jak, no nie wiem, widzę w innych
uśmiechy, bo przede wszystkim widać mimika w zespołach, nie? Są mecze, tego pokazują, kurde. Tam jest atmosfera, tam jest atmosfera w Lublinie, czy w Krzysztofowie, czy tam Kajędzi, czy we Wrocławiu. Jest wszędzie super, a co pokazują Rybnik, to tam wszystko i no kwaśne miny i nic poza tym. No atmosfery w Rybniku od początku sezonu nie widać. Czy to na wyjeździe, czy to u siebie, męczą się strasznie, czy drużyna jest super. No złożył prezes, no niby przyszedł ten Hansen, tak? Wiadomo, no liczyli na niego też ostatnio, no ten jego występ średni. Zagar, no kurczę, jak już się łapiesz Zagara, to już po prostu wiesz, że masz duże problemy. No niestety tak to bywa. Wiem, Rafał, nie kiwaj palcem. Do tego młodzież... No nie wiem, no na moje ROW po prostu nie progresuje i jeszcze co gorsze, co w tym jest najbardziej smutne, że coraz mniej kibiców. Coraz mniej kibiców. No i to powinno ten cały zarząd zastanowić, nie? Co się dzieje. Przecież to nie jest pierwszy rok, nie dwa lata, nie? I no to się już kilka lat z rzędu. Weszli na rok do Ekstraligi, no i co? Za rozchukiem zlecieli i nic się z tym nie robi. Po prostu się nic nie robi. Ja, bo przyszedł Mrozek i kurde wyciągnął Rybnik na wir. Kawą go wyciągnął. Rybnik to jest legenda polskiego speedwaya, nie? No tak. Jakby nie było. No tak. No. Ale też światło w końcu zaświeci. No nie wiem, czy już w okularach prezesa Mrozka, czy winnego, aczkolwiek przede wszystkim ja bym chciał znowu widzieć takie boom, jak nie wiem, w Lublinie, tak? No przecież, tak jak pan Dionizy tutaj mówi, no najbardziej utytułowany klub w Polsce, ROW Rybnik. A kto tam jest? Kto ma więcej? Leszno ma więcej złotych medali. Już teraz ma Leszno? Oj. Oczywiście. Ja muszę to sprawdzić, bo aż kurczę... ROW Rybnik ma najdłuższego strajka w ilości zdobytych mistrzostw Polski pod rząd i to było w latach 60. i z tego co pamiętam to było 6 albo 7. A ile ma tych medali ogólnie? Złotych? A z ciekawości, bo teraz aż ci powiem szczerze, nie dowierzam. I uwaga, Adam jest na czacie, to Adam nam zaraz napisze. O ile jest różnica, ale wydawało mi się, że ROW ma najwięcej. Unia Leszno 33 medale łącznie, 18 złotych, ROW Rybnik 12 złotych, 23 medale łącznie. A, o jeden medal złoty, widzisz, czyli Unia Leszno, no, 12... O 6. Nie, złotych mówiłeś 13, a ci 12. 18 i 12. Aha, to przepraszam. Tak, Patryk też to pisze, no to faktycznie. No ale to mimo wszystko, tak, 12 złotych. To... Już z tymi tam, wiesz, ale... Jak ci to powiedzieć, jak zapowiadali ROW, nie? To był pełny stadion, to było to samo co z Bydgoszczą. Bydgoszcz przyjeżdżała na Śląsk, kurde, Śląsk szalał. I ludzie było, czy na Śląskim, czy w ogóle do Świętochowic, czy przyjeżdżali. Zawsze Śląsk, rozumiesz, motorowy okręg, nie? No tak. To jest tak samo jak może tam koło Zielonej Góry, tam stad Gniezno, to oni tam wszyscy też mają w kupie okręgi takie motorowe, nie? I to kurde, nie wiem, zawsze było i była atmosfera, bo wiadomo, że też w drużynie były tam jakieś niesnaski, tym z tym, bo słyszymy w takich różnych wywiadach, nie? Że się tam też nie zgadzali ze wszystkimi, no ale teraz, kurde, i no widzisz, i kwaśne miny, i jeden na drugiego spodełba, jeden drugiemu nic nie podpowie, nie tego, a drużyna się powinna wspierać, nie? To no na tam... tym polega właśnie ta cała atmosfera w drużynie. Bo niedawno było tak głośno w prasie i w mediach, że ten Mazden z Mikkelsenem się tam pochowali. Widzicie, jak ja żył?
Najlepsze baty. Najlepsze baty supera. I to na ich przykładzie, nie? Niby tutaj tego, bo się powadzili tego, ale za chwilę już są dobrze. A tutaj od początku do końca nie ma dobrze i nie będzie dobrze. I dopóki nie spadną, tak jak Rafi powiedział, do drugiej ligi, nie otrząsną się i przede wszystkim nie wymienią tam połowa tych działaczy, nie, bo to tam są, mi się wydaje, że tam jest chyba jeden. Większą kasę zgarniają, bo na Śląsku jest kasa. I no, że oni chyba więcej zgarniają jak te zawodniki, nie? I to bez to tak jest, a nie inaczej. No dobrze, no. I to by było takie moje zdanie. Chciałem was pozdrowić. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Oczywiście, również bardzo dziękujemy, życzymy. Panie Dionizy, dokładnie. Dziękuję. I jeszcze będą lepsze czasy. Wszystkich czatusi chciałem jeszcze pozdrowić, no i siema. Do następnego, nie? Dobrze, panie Dionizy, dużo zdrówka, miłego weekendu. Dziękuję wzajemnie. Panie Rafale. Obecny. O czym byś chciał porozmawiać? O Szczepaniaku mówiliśmy, czy Szczepaniak powinien odejść z GKM Grudziądz i najlepiej to... Ale mamy telefon, widzisz, jeszcze ci nie pozwolę, nie pozwolę ci jeszcze. Odbieramy, a więc halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Halo? Wojtek z Grudziądza jest, dzień dobry. A, cześć, Wojtek. Ja bym chciał poruszyć temat Gleba Czugunowa z Grudziądza, co się dzieje ostatnio, bo Gleb nie daje rady w ogóle jakby jeździć. Dzisiaj w meczu byłem, wróciłem właśnie, zdobył 2-0, potem już go na torze nie zobaczyli, wyszedł na koniec do kibiców, zaraz został wyzywany dokładnie tak samo, jak rok temu jeszcze w barwach Sparty Wrocław z Toruniem. I tak. Pocieszali go działacze, ale no moje zdanie jest takie, że za szybko zdecydowali się, żeby oddać Krakowiaka. Ja wiem, że tam po trzeciej kolejce akurat był to okno transferowe, ale patrząc na to, jak jeździł Krakowiak wtedy, a jak jeździ teraz Czugunow, tak, no to jest zupełnie co innego. Oczywiście. Jestem tego zdania, że gdyby nie teraz ten wymóg zawodnika U24, to dalej byśmy w składzie widzieli Szczepaniaka. Zgadzamy się tutaj w 100%. No, GKM postrzelał sobie mocno w stopę i przed sezonem, i teraz w trakcie. Ja powiedziałem już po pierwszym meczu, co z tego, że Gleb gdzieś tam trójkę potrafił zdobyć, ale on, tak jak tutaj zgadzam się z tobą, Wojtku, no on na torze wygląda jak Gleb we mgle. Powiem w ten sposób. No on w ogóle raz, że się na szprycę nie łapie, to mało, ale jedzie tak asekuracyjnie, jakby z jakąś kontuzją jechał. Ja nie wiem, może coś tam gdzieś jest, ale nie wierzę. No, Rafał, ty często też mówiłeś, że Gleb to nie wiadomo, czy on tym żużlem, w którą stronę, czy żużel, czy muzyka, czy o co chodzi. Ja nie wiem. Nie wiem, nie rozumiem. Z tym, że to brzmienie, to też bym tego muzyką nie nazwał, ale to już moja osobista opinia. Tak czy inaczej, faktycznie, mocno się zastanawiam, o co tutaj chodzi i w którą stronę to wszystko ma pójść, bo ile jeszcze we Wrocławiu, szczególnie na początku, widzieliśmy ten jego taki błysk w oku i chęć do jazdy, jak zdobywali Speed of Nation z Rosjanami, tam był wtedy jeszcze Gleb, czy już nie? Chyba raz był. Pamiętam, że on nam tam powyjaśniał w jednym z tych turniejów, no to wiesz, no zupełnie inny zawodnik, nie? No teraz już ten poprzedni sezon we Wrocławiu był taki sobie, ten już jest w ogóle. Ja jeszcze tutaj, bo Piotrek pisze, jak ostatnio jeździ, ostatnio Gleb 0-0, a Krakowiak defekt 0-0. Ale to ja mimo wszystko wolę Krakowiaka, który spędził ostatnich parę sezonów i dał dużo radości Grudziądzanom w niektórych meczach, to wolę takiego Krakowiaka, niż jednak Gleba, który miał przyjść i nie wiem, odmienić cokolwiek. A zresztą tak jak prezes Grudziądza powiedział, że to było bardziej na zasadzie Gleb jest wolny, to żeby go na przykład Krosno nie wzięło, to my lecimy po Gleba. I on się stąd wziął w Grudziądzu. No i niestety tak to wszystko zamieszało, że nawet jak ten Krakowiak by też robił te zera, to jednak on swój by robił te zera, a nie teraz właśnie Gleb. No niestety, ja tego nie popieram, nie powinien być tak wyzywany przez nikogo mimo wszystko, bo ci sami kibice, podejrzewam, jeżeli Gleb by odpalił i robił trójki, to za chwilę by go tam na rękach podrzucali do góry. No nie, no na takie chamstwo to też mimo wszystko
Ja jestem na nie. No tak, ale no ja rozumiem, bo należy się z jego strony krytyka po tym, że no nie jeździ, ale nie w taki. No dokładnie, krytyka konstruktywna, prawda? Możemy sobie tutaj o tym porozmawiać, skrytykować Gleba za jego postawę, no ale nie będziemy go wyzywać od takich, no tak. Czy straszyć rodziny, no bo, no panowie, no nie o to w tym chodzi. No ale zauważyłem, że to kibice nie za bardzo są nastawieni na niego już od samego początku, bo nawet na było takie coś u nas w Grudziądzu, jak spotkanie z kibicami w galerii. Było, można było zadawać pytania do zawodników i nadeszło pytanie do Gleba Czugunowa. Nikt już się nie odzywa, mhm. A po drodze, jak idziemy wszyscy, słychać jak ten, a nie wiadomo po co, nie wiadomo po co. I mi się wydaje, że oni go wzięli tylko po to, bo bali się sytuacji poprzedniego sezonu. Jak mieliśmy wtedy, no niepełnym składem jeździliśmy prawie wszystkie mecze. No tak było, no kontuzja Nikiego i nagle kurczę, no i wtedy między innymi przez to Norbert Krakowiak się rozjeździł, bym powiedział w ten sposób, no bo... Właśnie. No dziwnie, no słuchaj, no to tak jak przed chwilą rozmawialiśmy o Rowie Rybnik, no GKM ślizga się od paru sezonów, tak, balansuje, powiem w ten sposób, no i chyba jednak, wiesz, no w końcu musi przyjść taki czas, że jeżeli albo nie ściągniesz z powrotem Artioma i wtedy jakoś... No właśnie, no niestety Żużel się nam rozjeżdża finansowo coraz bardziej, no i na tych top najlepszych zawodników to już trzeba wykładać naprawdę takie pieniądze, że z całym szacunkiem dla całego Grudziądza i innych z połowy ośrodków nawet w Ekstralidze, no nie przebiją niektórych klubów, no i tak to będzie, no niestety. No bo to już wszyscy widzą, co się dzieje w Grudziądzu już. Mhm. Przychodzi nasze, które bezmigujący ekipa. No. Bo jednak ja ci powiem, co mi się podoba. Wsparcie wy tam fajne robicie. Te trybuny cały czas są pełne i to jest fajne, naprawdę, że jesteście z drużyną. Nie wiem, co będzie po wsparciu. Czy kolega dzwoni z Grudziądza, mój drogi? Tak. No teraz to... nie wiem, czy słyszeliście, ale właśnie na ten mecz ze Spartą Wrocław obniżyli ceny biletu do 25 zł za bilet z powodu słabych wyników drużyny. No to akurat bardzo dobrze, prawda? No dla kibica. No. Więc widać jednak, że im zależy na tym, żeby ci kibice byli, pomimo tych wyników, które nie są zbyt dobre. No to... No, delikatnie, delikatnie ująłeś tę sytuację, że wyniki nie są zbyt dobre. Szanuję. No bardzo delikatnie, ale jednak szczerze, po tym co dzisiaj zobaczyłem na torze, a po tym co widziałem na torze z Lesznem, to mam nadzieję, że może jeszcze jakiś mecz się uda wygrać, może nawet się uda utrzymać na tym siódmym. No ja też nie skreślam jeszcze zupełnie, oczywiście. Jutro już będziemy, nie, w niedzielę będziemy dużo wiedzieli, no bo bardzo ciekawe spotkanie w Krośnie, prawda? No jeżeli Krosno wygrałoby z Gorzowem, no to powiem szczerze, no to już ich bardzo mocno wysuwa tam właśnie do przodu w tą walkę o utrzymanie, więc no zobaczymy. Na razie faktycznie, Rafał, też dobrze mówisz, to jest dopiero szósta runda, no spokojnie, no nie... No tak, no na dobrą sprawę GKM wygrywając trzy spotkania pod koniec rundy zasadniczej może sobie zapewnić utrzymanie przy założeniu, że Krosno już więcej meczu nie wygra i tyle. Tak na dobrą sprawę mówiliśmy. Terminarz teraz waszej drużyny jest mocno ciężki, bo mieliście dwa razy Toruń, dwa razy Lublin i dwa razy Spartę. No więc masz sześć meczów, w których sześć razy prawdopodobnie dostaniesz w czapkę, no ale później można powalczyć dalej, nie? No będziesz miał mecze z Lesznem, będziesz miał mecze z Krosnem i trzeba się spiąć i może sprawić niespodziankę. Mhm. Tak, no właśnie, no nie wiem, czy Rafał właśnie oglądałeś teraz, bo zawsze oglądasz zresztą mecze, to właśnie widać, że oni początek meczy mają strasznie słaby. Potem to utrzymują, próbują coś kurczę robić, ale na koniec znowu nie idzie. No tak było z Częstochową, tylko tam na koniec poszło. To fakt, no, że z Częstochową było już chyba 12 punktów w pewnym momencie. Potem przed nominowanymi było 8, skończyło się remisem. No coś takiego, tak? Oczywiście, no. No, przed nominowanymi słuchaj, no. Potem remis utrzymali, a potem już tak jakby no nie idzie nic. No. Próbują, chcą to zrobić, na koniec dupa. No ale właśnie... nie możesz też powiedzieć, bo w tym spotkaniu, przepraszam, Adek, w tym spotkaniu nie powiedziałbym, że ten mecz został oddany bez walki, bo nie. Faktycznie w pewnym momencie było już minus 14 i to było chyba po szóstym wyścigu i już mówiliśmy z Piotkiem komentując to spotkanie, że ten mecz nosi znamiona pogromu, a tutaj nagle zaczęliście pomalutku wracać, zrobiło się tych punktów 6, trochę więcej szczęścia i może byłaby ta porażka jeszcze mniej okazała, jakkolwiek, natomiast...
nie odnoszę wrażenia, że położyliście się przed przeciwnikami, tylko chociaż nie. Położył się w Grudziądzu kilka lat temu, to się utrzymaliście w ostatnim meczu. Nie no, wiesz, tak, ja się zgadzam z tą kolego, że no, początek jest bardzo ważny. No i o czym świadczy początek? Że albo jesteś naprawdę super spasowany wykorzystujesz atut własnego toru właśnie w pierwszych serii startów, tak? No bo wtedy jest szansa, że jeszcze ten przeciwnik, że tak powiem, nie jest spasowany, a ty od początku masz start. No i na początku, zanim ten tor się odsypie, jest mało ścieżek, jesteś w stanie utrzymać te pozycje. Nawet słabsi zawodnicy po wygranym starcie mogą trzymać za plecami tych lepszych. Niestety GKM po raz kolejny nie ma tego handicapu i się męczy od początku spotkania. No i niestety no na takie wsparcie zresztą, no tak jak mówiliśmy przed chwilą, zanim zaczęliśmy, no co bieg, to albo Wolfinden, albo Pawlicki, albo Janowski. Na kim tam robić, wiesz, 5-1, a i tak chłopaki, tak jak Rafał właśnie wspomniał, z minus z 14 dojechali także przed nominowanymi. Jeszcze była szansa na wygraną. No. Tak, to właśnie oni robili naprawdę, ja akurat byłem zachwycony pod względem tym, że oni robili w tak niespodziewanych momentach te podwójne wygrania, że naprawdę, bo na przykład no przywieźli 5-1 tam chyba na Wolfindenie i Bujleju. Później przywieźli tam, później na przykład tam Pedersen nie dał rady z juniorem. Tak naprawdę było nieprzewidywane, co się wydarzy w tym meczu, bo to jest akurat dobre, ale no, jeżeli z tego nie ma punktów, no to nie ma z tego aż takiej dużej radości, nie? No radości nie będzie, a przeważnie najgorsze zawsze też porażka u siebie boli, no każda, bo to no, jednak kurczę, z kim by nie było. No nic, dziękujemy za twój telefon, pozdrawiamy cały Grudziądz, trzymaj się. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. A w sumie cały czas zostajemy przy temacie jeszcze Rafał Grudziądza. Tak, to już półtorej godziny, Adam, prawie. Godzina 13, no i za chwilę do bazy, bo tak jak mówimy, też nie ma co przeciągać, ale faktycznie, no tutaj ciężko się z kolegą nie zgodzić, do tego jeszcze Mateusz Szczepaniak tak naprawdę zblokowany, no bo jak, co, mają wyciągnąć kogo? No mogą wyciągnąć albo Vadima, albo mogą wyciągnąć Jakobsena. No ale... No ciężko teraz powiedzieć, za kogo powinien pojechać Mateusz Szczepaniak, bo każdy z tych zawodników, za których może pojechać, ma gorsze i słabsze momenty. Nie potrafię sobie wyobrazić, że za Vadima Tarasienkę pojedzie teraz Szczepaniak, kiedy Szczepaniak tak na dobrą sprawę nic szczególnego nie pokazał, a za Gleba nie pojedzie, bo nie jest 24. I tutaj jest problem Mateusza Szczepaniaka. To odbieramy telefon, panie Rafale. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Siema! O, jest, Durasen, no siema! Jest i on! Wiecie co, chłopacy, mi się przypomina taka historia Rafała Kiońskiego, który miał problemy z Rzeszowem i przyszedł do Grudziądza. I na takiej zasadzie jest Krakowiak. Przyszedł z Grudziądza do Poznania. I gdzie puenta? Była taka sytuacja, że był konflikt w Rzeszowie, że Rafał Koniecki, jak przyszedł w czasie, nie wiem, to było już chyba, nie wiem, po trzeciej czy tam po czwartej kolejce, jak zaczął punktować w Grudziądzu, ale się bali GKM-owcy, GKM się bał, że mu punkty będą odejmowali przez ten kontrakt z Rzeszowem. Co wtedy Martyna Półtorak była prezesem. Marta. No, może być więc, Martyna. I tam jest taka sama sytuacja. Dają Krakowiaka do Poznania, w Poznaniu robi te 7 punktów, Czegunow to powinien iść na ławkę chyba rezerwowych i traktorem powinien się nauczyć jeździć, a nie motorem. A zamiast go kibice powinni, nie powinien go wyzywać, tylko powinien mu traktor podstawić pod dom i powiedzieć, naucz się jeździć traktorem, a później na żurle wskakuj. To widzisz, to mocne słowa, dobrze, że tutaj nie hejtujesz kolegi Czugunowa. Nie, aczkolwiek... wiesz, ja teraz szanów nic nie mam, bo ja szanuję Antonio Łagutę i ja to nic nie chciałam ogólnie. No ja ich szanuję jako obywateli, którzy płacą podatki regularnie i nasz Polskę i w Polsce. Tylko nie lubię, jak ktoś wyzywa Rosjanina. A jak my jesteśmy za granicą, to nas traktują tak samo, jak my traktujemy innych obcokrajowców, którzy są w Polsce. Mhm. No trochę racji masz. Mhm. No bo jeśli jedziemy, zawsze my jesteśmy w Wielkiej Brytanii albo w Hiszpanii i widzą Polaka, to traktują też nas chamsko jako Polaków, bo my jesteśmy też chamscy. No trudno się... Ale po co go wyzywają, nie wiem, nie rozumiem. Powinni mu kupić traktor
i normalnie mu potom postawić i napisać mu i naucz się jeździć traktorem najpierw, a później na żywioł skakuj. Ojejka, no słuchaj, no wiesz, to możemy sobie żartować, aczkolwiek no mi też jest, na... słuchaj, to nie jest też tak. No jeżeli tak jest, no to nie wiem, ale no nie wierzę, że Gleb, jak kurczę, nie chce robić wyniku. Chodzi o pieniądze tylko. No ale z drugiej, no jakie pieniądze? No pokazał faktury, bo to sam prezes Grudziądza o tym mówił, że pokazał faktury Gleb, bo chcieli zobaczyć, czy to, nie wiem, czy przypadkiem nie leży problem w sprzęcie, że nie zainwestował, ale wszystko się zgadza. Są silniki pokupowane, mi się wydaje, że u Gleba nie pracuje mental, no po prostu. On nie ma mentala zwycięzcy, no i chłopak im bardziej jest dołowany, tym ciężej musi odbić. I ja nie wiem, czy ten sezon będzie jakiś wielki comeback, nie wydaje mi się. I nie wiem, jak ta kariera się Gleba potoczy, bo to jest taki rodzynek żużlowy. Tak, że tak powiem... ma swój charakter, bo tak to sobie trzeba to powiedzieć, że ja nie wiem, czy mu do końca pasuje środowisko żużlowe. Ja mam takie wrażenie, że on chyba czasami to sam mówi, kuźwa, nie, no co ja tu robię, nie? Wiesz, o co chodzi, że jednak to nie mój świat. To jest człowiek zagubiony. No tak. To jest człowiek zagubiony. On po prostu ma swoją w domu i jest inaczej się zachowuje, inaczej na żużlu. Niech on w końcu zrobi coś ze swoją psychiką, bo on psychicznie jest rozsypce. Tu go wyzywają, to go wyzywają. No, ja, nie obraź, ja ci powiem tak szczerze. Chociaż mieszkam w Krakowie, ale żużel w Grudziądzu szanuję. Ale nie lubię chuliganów, którzy wyzywają Resenina, nie mając podstaw, że źle jeździł. Tak, i pamiętam, że jakiś był wywiad z Rafałem, z tym, który jest młodzież wychowują, powiedział, to niech wszędzie taki cwaniak na motor, to wtedy pogadamy, ile on by zrobił punktów. No słuchaj, no wiadomo, że ja mówię, no konstruktywna krytyka, spoko, no ale chamstwa ja też nie zniesę, jak to mówił klasyk. I po prostu, tu trzeba postawić kropkę. No to nie jest tak, że my się wyżywamy na Glebie, no ale coś jest nie tak. No to słuchaj, to też mówimy, o profesjonalnym sporcie, tak? Na najwyższym poziomie. No trzeba wymagać od tych zawodników, żeby no, robili wszystko. Jeżeli problem jest mentalny, no to trzeba działać. Oczywiście, ja to nie jest tak, łatwe. Ja bym się nie zdziwił, tak szczerze mówiąc, jakby przyszedł ten z Rybnika, to znaczy jakby nie przyszedł. Ja bym się nie zdziwił, by Piszczek przyszedł do Grudziądza. Piszczek to może, żeby pograł w piłkę. Psychicznie jest ustawiony. I gdzie najbardziej by przyszedł do Grudziądza, Czegunow na ławkę, Szczepieniak do innego klubu i dopiero by były cyrki. No wiesz, no możemy sobie tak tutaj myśleć. Ale to ja bym się nie zdziwił praktycznie, bo jako kibic wychowany w Grudziądzu, okej, ja szanuję. Bo nie lubię, jak ktoś wyzywa innych zawodników, bo źle jeżdżą. Wsiądź na motor, pogadamy. Zobaczymy, ile byś zrobił punktów na meczu i tyle. Bo kto cwaniakuje, ten nie wie, jak to smakuje. Ale to pięknym rymem zarzuciłeś na koniec. Yo, powiemy. No na razie. No cześć, dzięki, trzymaj się, na cześć. Razie. Dzięki. No widzisz, konkretnie, aczkolwiek też w obronie kolega tutaj stanął, no ja mówię, no to, że my po prostu mówimy i krytykujemy, bo to jest krytyka, ale no konstruktywna, no to też nie możemy sprowadzać Rafał rozmowy do tego, bo my byśmy pierdolnęli za przeproszeniem na pierwszym łuku w bandę, i, bo taka by była prawda. Ziomek, jak ze startu nie wyjechał, bo mi motor spod tyłka wyskoczył. Zgadza się, chłopie. Ale z drugiej strony, jeżeli... No mówię, to są profesjonalni żużlowcy, no to wymagajmy profesjonalnej jazdy. My nie jesteśmy profesjonalnymi żużlowcami, więc byśmy się zabili. No ale to są zawodnicy, którzy to jest ich zawód, tak? Mielibyśmy flagę Japonii, zrobilibyśmy flagę Japonii, tak by się to skończyło. Więc no i tyle w temacie tak naprawdę. No kurczę, powiem ci szczerze, Rafał, nie jestem do końca zadowolony z dzisiejszej prawdy żużla. I nie mówię tutaj o tym, że źle się nam rozmawiało, tylko tematów brakuje. No, wałkowanie tych zawodników takich właśnie, a propos Pieszczka, to nie jest troszeczkę mój świat, wiesz, o co chodzi? Ja lubię bardziej takie sytuacje, gdzie możemy sobie porozmawiać o takich normalniejszych rzeczach, a nie takie troszeczkę
domysły, tak? Im więcej domysłów, tym to wszystko się klei i rozłaźni gdzieś. Ja mam takie wrażenie, prawda? Więc dlatego cieszę się, że dzisiaj widzowie dzwonili i widzowie nam tutaj pomagali tą prawdę żużla pociągnąć, bo to o to też w tym chodzi. I za to bardzo wam wszystkim dziękuję, drodzy widzowie. No i czekamy, no niech naprawdę więcej tematów, bo właśnie, o, no już kończąc, Rafał, no to tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli o tym, co się teraz pisało w tym tygodniu, czyli... Rafał, jak myślisz, Waculik jest już dogadany z Lublinem, a Thompson tam w Toruniu? No, mam ci odpowiedzieć na to pytanie, czy rzucasz tylko przykład? No właśnie dlatego się śmieję. No też nie chcę sprowadzać prawdy żużla do takich tematów, no bo zrobi się pudelek i nie o to w tym wszystkim chodzi. Odbieramy ostatni telefon. Dawaj. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? Cześć, Michał z Torunia. Cześć, Michał. Ja mam do was pytanie odnośnie sytuacji, że Seyfudinow oddał bieg Lewandowskiemu w 15 biegu w Grudziądzu i że rozmawiał, że do Sabiny, że są silną drużyną. W wywiadach mówił, że oni nie myślą o tym, żeby jechać do Grudziądza, żeby wygrać, a nie, że tam zdobywać punkty, żeby mieć jakiś pewny bonus. I czy takiego charakteru jak Emil nie brakuje w Toruniu, który ma taką mentalność zwycięzcy i może on będzie takim jak to powiedzieć, taką lokomotywą, która będzie ciągnąć ten Apator i że będą lepsi z meczu na mecz. Rafał, chcesz pierwszy? Tak, myślę, że to, że oddał wyścig juniorowi, to całkiem dobrze, bo Krzysiek Lewandowski, z tego co pamiętam, w tym spotkaniu wyglądał całkiem spoko i niech sobie chłopak jedzie. Wierzę, no Szkołodzie też bardzo dużo wyścigów młodym chłopcom oddawał ze swojej drużyny i wszyscy go za to chwaliliśmy, więc wydaje mi się, że tutaj jakby nie powiedziałbym, że to była jakaś zła decyzja czy coś w tym stylu, bo faktycznie, no jeżeli chcesz poważnie liczyć się w Ekstralidze, to na takim terenie jak Grudziądz, to musisz sobie po prostu poradzić z całym szacunkiem dla drużyny z Grudziądza, ale patrząc na to, co oni robią w tym sezonie, no to tam musisz wygrać po prostu. Chyba, że nazywasz się Włóczarz Częstowo, to sobie remisujesz. Ale co do tego, do tej lokomotywy i tak dalej. No jak najbardziej, no sam sobie nawet zobacz po punktach, jakie zdobyła ją zawodnicy Apatora Toruń, tak? No Dudek zawsze w kratkę, Lambert też w kratkę, Przedpełski również, no i tak to wygląda, jak wygląda, więc no jak najbardziej. Ja jestem za tym, żeby brać przykład z Emila Seyfudinowa, bo też pamiętajmy o tym, że on przecież wraca po rocznej przerwie, nie jeździł sobie na żużlu, nie startował w oficjalnych zawodach, a jeśli trenował, to cichaczem. No i jak widać, głód jazdy jest, dobre serducho jest, chęć pomocy innym jest, no i tylko naśladować. Słuchaj, no w Toruniu tak naprawdę tam jest wszystko w tej chwili. Jest lider z prawdziwego zdarzenia, którym, tak jak wspomniałeś, jest Emil, który będzie ciągnął teraz ten Apator. Tam wystarczy naprawdę, że Patryk się przebudzi i wróci naprawdę super duzers. Lambo też niech coś odpali, no i kurczę, no i macie pakę, tak? Macie pakę, zresztą Toruń był wysoko przez nas oceniany, jeżeli chodzi o ten sezon. No na razie jest dużo problemów, bo duzers nie jedzie, Pawełek, no... Jedzie jak jedzie, no to wiadomo, to jest Pawełek, to też nikt nie liczył, że od razu, ale Lambo obniżył duże loty i duzers, no i nagle, wiesz, no sam Emil, no ciężko, żeby wygrywał te mecze. Bardzo ważny mecz teraz w niedzielę przy osłabieniu Motoru Lublin Kubery, no i zobaczymy taką chyba prawdziwą weryfikację, no bo to, że z Grudziądzem wygrali na torze, który pierwszy raz był w tym sezonie tak przygotowany, no zobaczymy, jak będzie teraz w niedzielę. Dobra, dzięki wielkie za odpowiedź i miłej nocy. Wzajemnie. Dobra, pozdrawiamy, cześć. Serdecznie, trzymaj się, cześć. Już mieliśmy, panie Rafale, kończyć jeszcze co... Jeszcze ktoś tutaj się pytał o numer kierunkowy, bo ktoś z Ameryki chciał zadzwonić. Jeszcze Madej, ja, ale widzę, że nikt teraz nie dzwoni. To ostatnia minuta, że tak powiem, została, żeby zadzwonić. Prawda, panie Rafale? Widzę, że już jesteś zmęczony, już widzę to. Mhm. Panie Rafale, ale no wiesz, no jeszcze i jeszcze minutka, i jeszcze 50 sekund, więc macie jeszcze chwilę teraz, żeby do nas zadzwonić. Jeszcze patrzę szybko na czacie. A da się przez FB z normalnego telefonu, jest ciężko. No nie, no z normalnego, ale też Chris chce powiedzieć, że ten Skype to jest za darmo chyba, bo tak mi już ktoś pisał, że to nie kasuje, więc wystarczy wykręcić ten numer i to powinno działać, bo to jest numer Skype'owy. I inaczej po prostu nie da rady. No i tyle oczywiście, no panie Rafale, no minuta się zbliża, że tak powiem, wielkimi krokami do końca. I mnie też głowa strasznie dzisiaj boli, więc też pewnie za chwilę, tak jak, przepraszam, wy wszyscy, pójdziemy sobie w kimę. No i
tyle. Panie Rafale, za dzisiaj chciałbym ci bardzo podziękować. Fajnie było, tak jak powiedziałem, no nie lubię tak nawijać troszkę nie w swoich klimatach, ale nie było źle. Czatusie oczywiście nas uratowali. A wiem, Falcon, dobrze, zapomniałeś. Dobra, przypomniałem, pisał Falcon do mnie a propos tego jeszcze Cardiff. To chcę powiedzieć, nie, biletu na razie nie mam kupionego. Nie wiem, czy będzie możliwość siedzenia gdzieś obok siebie, bo powiem szczerze, ja staram się ogarnąć sobie VIP-owski. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jeszcze nie wiem. 310 funtów kosztuje, co prawda, ale no, ja chcę zabrać syna, więc potrzebowałbym 620 w takim razie, żeby być i w parkingu, i ogólnie tam w tym wszystkich VIP-owskim. Trochę dużo pieniążków, dlatego nie wiem jeszcze, jak to wyjdzie, ale na pewno będzie się można z nami spotkać. Rafał, czy ty planujesz Cardiff? Dlaczego? Nie, aha, bo nie podobało ci się. Jeśli będziemy coś rozkminiać, to może pomyślę. Ale taki tip ci sprzedam. Jak się o akredytację zaczniesz ubiegać, to może... Nie, nie o akredytację to ja wiem, ale ja z synem będę, więc... No to co, no to syn nie może być twoim kamerzystą? Co, że ma o 9 lat, to jest jakiś gorszy? 11, ale no, ty, to nie bardziej. Jest głupi pomysł, może, bo na akre to pewnie dałoby radę, tylko właśnie to bardziej problem. Myślałem, że może być problem z synem, nie, wtedy, no bo, nie. No, ale może by się udało, no i dobrze, to zobaczymy na pewno, przed samym Grand Prix to w Cardiff będę i będzie można zbić piąteczkę, nie wiem, mam nadzieję, że Rafał jednak zmieni zdanie i Piotrek, że będą w tym Cardiff, więc zobaczymy. Będziecie musieli mnie przekonać. A to nie są tanie rzeczy. Także za dzisiaj, za dzisiaj dziękuję. Rafał Żużlowy, degustator. Dziękuję bardzo serdecznie. I Adam, znany jako Adam. Dziękuję. Cześć, Adam. Cześć. I oczywiście dziękuję wam wszyscy, drodzy widzowie, czatusie i słuchacze. To tyle od nas. Pozdrawiamy. Ostatni telefon dzwoni. Rafał, odebrać? Dawaj. No ale cię wkręcił. Halo, halo, kogo witamy, kogo gościmy? No i opuścił. Widziałeś, na koniec chciał się przywitać, pożegnać, nie udało się. To dobranoc, trzymajcie się, elo burdelo, na razie, cześć.